Cześć, z tej strony Nerso. Pokażę Ci dzisiaj, jak ustawić starą grę, żeby odpalała się na dwóch monitorach. Efekt końcowy będziecie widzieć w innym filmiku, który Wam pokażę. No jest to bardzo proste. Wchodzimy sobie w główny folder tej gry. W tym przypadku będzie to Steam. Steam Apps. I na tym przykładzie Wam pokażę Hitmana Blood Money. Wchodzimy o to ten plik. Wystawiam tu bazową częstotliwość, w sensie bazową rozdzielczość. W tym przypadku była ona taka. Ja sobie zmienię na taką, jak miałem, czyli 1080 na 1920. No i wam pokażę, tutaj zaraz złączę, jak wygląda ta gra na takim dużym ekranie.